Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, jak można uzyskać pomoc i protekcję od istot nieco wyższych, bardziej zorganizowanych niż my, od istot o wyższych wibracjach. W dzisiejszych czasach taka pomoc, protekcja często jest potrzebna. Szczęśliwi ci, którzy mają bogatego wujka lub dobrze ustawioną teściową. Większość z nas jednak takiej pomocy i protekcji od najbliższych nie może uzyskać. Szukanie jej u ludzi często kończy się tym, że trzeba za nią zapłacić więcej niż ona jest warta, a więc zwracamy się do istot, które bezinteresownie zechcą nam pomóc. W pierwszej części mojego filmu powiem Ci, kim jest Pan Narasimha, jak można uzyskać od niego pomoc, opiekę. W drugiej części filmu, być może Pan Narasimha nie będzie Ci odpowiadał, powiem Ci, jak zwrócić na siebie uwagę opiekuńczych istot. Jedna z tych istot może wybrać akurat Ciebie i zająć się pomocą w Twoim życiu. Zacznijmy od Pana Narasimhy. Kim on jest? Jest to legenda, historia związana z Indiami, z hinduizmem. Otóż w pewnym czasie był tam demon, który straszliwie prześladował wyznawców Wisznu. Nienawidził ich z całym sercem, prześladował ich w każdym momencie, w każdym czasie, we wszystkie możliwe sposoby, do tego stopnia, że nawet swojego syna, kiedy zorientował się, że jego syn darzy sympatią Pana Wisznu, nawet swojego syna chciał zgładzić. Cóż, ciężko było go zatrzymać. Nikt tego nie mógł zrobić. A dlaczego? Ponieważ on kiedyś podstępem wyłudził od Pana Bramy szereg obietnic. To były obietnice, że nie zostanie zgładzony ani w dzień, ani w nocy. Nie zostanie zgładzony ani w powietrzu, ani na ziemi. Nie zgładzi go ani zwierzę, ani człowiek. Nie będzie zgładzony niczym, co jest zimne, ani niczym, co jest ciepłe. Nie będzie zgładzony również ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Dosyć ciężka, karkołomna łamigłówka, jak to zrobić, ale już jego poczynania były tak dręczące, że Pan Wisznu postanowił coś z tym zrobić. Pan Wisznu inkarnował w Narasimhę. Narasimha to znaczy w wolnym tłumaczeniu po prostu człowiek-lew. Przybył jako pół człowiek, pół lew, czyli nie był ani zwierzęciem, ani człowiekiem. Przybył o zmierzchu, kiedy nie jest dzień ani noc. Dorwał tego demona pod baldachimem, czyli ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Położył go sobie na kolana, a więc nie był ten demon ani w powietrzu, ani na ziemi, i rozszarpał go pazurami. Pazury nie są ani ciepłe, ani zimne. Tyle historia Pana Narasimhy. Jak widać, jest potężnym protektorem, który może zniszczyć może nie tyle Twoich wrogów, co okoliczności. Okoliczności, które nie pozwalają Ci w pełni żyć, czy w pełni cieszyć się swoim istnieniem. Jak uzyskać jego pomoc? Dwie drogi. Jest mantra Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Powtarzając tą mantrę, nie zwracasz się do niego bezpośrednio. Wtedy mówisz jakby do swojej podświadomości: zobacz, jak fajny, jak elegancki jest Pan Narasimha, bądźmy jak on, stawajmy się nim. Po długim, długim powtarzaniu takiej mantry zaczynasz nadawać na tych samych wibracjach co Narasimha. Zaczynasz upodabniać się do niego, więc on cię w jakiś sposób zauważa. Ale to jest długa droga, jest krótsza. Można zwrócić się do niego bezpośrednio. Tylko tu tak, pierwszy kłopot: te istoty uważane w hinduizmie za bogów nie rozumieją, co do nich my mówimy, więc będzie cię odbierał jako gdzieś tam na ziemi jakieś dziecko mówiące ble, 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 ble. Nie będzie wiedział, o co ci chodzi. Żeby to do niego dotarło, trzeba poprosić o tłumaczenie Pana Agni. To jest
jedna, jedyna istota, która umie przetłumaczyć język ludzki na język bogów, Agni, czyli ogień. A więc trzeba będzie zacząć od rozpalenia jakiegoś ognia, wystarczy zwykła świeczka. Ale tu pojawia się drugi kłopot. Pan Agni nie bardzo chce robić te tłumaczenia, wszyscy się do niego zwracają. Nie jest aż tak pracowity, żeby cały swój czas sobie tym zajmować. Żeby on się na to zgodził, trzeba poprosić jego żonę, panią Svaha, aby go do tego nakłoniła. A więc, kiedy ten ogień jest rozpalony, na koniec mantry Om Namo Bhagavate Narasimhaya dodajemy Svaha. To jest nie tylko imię żony pana Agni, ale również też takie jakby Amen, Amin. I też możemy w tym czasie po prostu tam do tego ognia rzucać jakieś kawałeczki kadzidła, kawałeczki okruszki jedzenia. To jest coś jakby w rodzaju ofiary. Wtedy to zostanie panu Narasimha przetłumaczone. Nie trzeba jemu mówić, o co ci chodzi, czego prosisz, czego pragniesz. On sam wejrzy i zobaczy. No tu pojawia się ostatnia trudność. Ta mantra nie może być wypowiedziana kilkanaście razy. Taki minimalny cykl to jest 108 razy pod rząd, a najlepiej, żeby to było 108 razy powtórzone 12 razy i kilka, kilkanaście. Czasem to wymaga nawet kilkudziesięciu dni z rzędu. Cóż, ale opłaca się. Opłaca się ta protekcja, to wsparcie jest wtedy naprawdę, naprawdę bardzo potężne. Przejdźmy do drugiej części. Może właśnie ten pan Narasimha nie chcesz, żeby się tobą opiekował, nie chcesz, żeby to akurat on tobie pomagał. Jest dużo istot, energii opiekuńczych, które chcą pomagać, chcą się opiekować, ale do tego trzeba spełnić jeden warunek. Musisz je do tego nakłonić, musisz sprawić, żeby te istoty cię zauważyły. Wtedy jedna z tych istot sobie ciebie wybierze, będzie ci pomagać, będzie cię chronić i protegować. Jak to zrobić? Musisz się w pewien sposób do nich upodobnić. Czyli to ty też musisz kogoś tutaj otoczyć jakąś opieką i protekcją. Czy to może być człowiek? Owszem, może to być człowiek, z tym, że tu jest takie niebezpieczeństwo, że ludzie często bywają niewdzięczni, wredni. Ten ktoś, kim się opiekowałaś, opiekowałeś, może próbować skoczyć po twoich plecach wyżej, wgniatając cię przy okazji w błoto. Tu dużo bardziej poleczałbym jakieś zwierzę. Weź jakieś zwierzę ze schroniska, psa, kota, myszozwierza, jeśli masz warunki, to konia, jakiekolwiek zwierzę, i opiekuj się nim. Staraj się, żeby to było szczere i naturalne. Opiekuj się z całych sił, opiekuj się całym swoim sercem, tak jak chcesz, żeby się tobą opiekowano. Te wibracje, które w tym momencie wydzielasz, idą w przestrzeń. I istoty opiekuńcze widzą te twoje starania i na miarę twoich starań będą opiekować się tobą. Oczywiście, musisz najpierw upewnić się, że masz do tego warunki. Jeżeli wychodzisz o 6 rano z domu, zwracasz o 24, nie bierz psa. Jeżeli mieszkasz w 20-metrowej kawalerce, to koń też raczej będzie nieodpowiedni. To trzeba dobrze rozważyć. Trzeba wybrać taką istotę, takie zwierzę, którym naprawdę będziesz się opiekować. Zwierzę z gatunku, rodzaju, który naprawdę lubisz, tak, aby oddać się tej opiece, tej protekcji nad zwierzęciem całym swoim sercem. Wtedy też jedna z tych istot, które cię wybiorą, będzie opiekować się tobą całym swoim sercem, a że mają wyższe wibracje, są potężniejsze od nas, mają dużo więcej możliwości, to bardzo szybko doświadczysz, zobaczysz, jak bardzo ta pomoc jest dla ciebie korzystna. Dałem ci dwie metody, dwie drogi. Wybierz tą, która jest lepsza dla ciebie, bo naprawdę czasy są dziwne. Żyjemy w dziwnym świecie, w którym ta protekcja czasami jest bardzo konieczna. Chociaż oczywiście życzę ci, aby ciebie to nie dotyczyło, aby życie twoje było lekkie, łatwe i usłane różami.
Zapraszam Cię na moje inne filmy, gdzie trochę mówię na temat magii, wierzeń, filozofii, religii, ale również zwykłe, takie życiowe, proste sposoby na poprawienie swojego losu, swojego życia. Zapraszam Cię oczywiście też do subskrypcji kanału. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za Twój czas. Do zobaczenia.